Jak na razie różnica jest taka, że Rebel zaczyna po stronie atakującej. No i mamy Kiserka, mamy Flya, którzy zdobywają eliminację. Odpowiedź mimo wszystko pojawia się też od ekipy Fnatic, gdzie skutecznie zarówno Matys, jak i Body zdobyli te eliminacje. No i koniec końców sytuacja w rundzie nam się wyrównała. Rebels tak kmini gdzie wejść, bo niby mamy Olimpa przy bombsite A, no ale mamy też chłopów z Polski przy bombsite B, i to i Nocen na spółkę z Flyem dokładają kolejnego headshota. No i teraz pytanie, czy Nocen sprawdzi tutaj okolice długiej. Jest sprawdzana pozycja, tylko paka nie jest jeszcze plantowana. Dopiero teraz Fly decyduje się na ten manewr, ale to jest 1 vs 2, więc na pewno nie będzie łatwo, zwłaszcza że BlameF kasuje już na sam koniec Flya i jest to oczywiście zdobyta kończąca eliminacja, jednocześnie pierwsza runda ląduje na koncie. Wypróbuj stronę CSGO, otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skin. Z kodem Mikey otrzymasz 2 złote 10 groszy na start oraz 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń i co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy, z których możesz zdobyć super nagrody. Na stronie mamy także Case Battle, gdzie toczysz bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. A jeżeli uzbierasz już przedmioty, to możesz je wymienić na dowolny przedmiot dzięki funkcji Exchanger. Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Wszystko wskazuje na to, że wejście pojawi nam się pod bombsite B. Slash na pozycję przy rampie, więc zdajemy sobie sprawę, że ktoś jest na blisko. Zdajemy sobie sprawę, że ktoś za chwilę wychyli, ale i Nocen tutaj jest w stanie skasować Bodiego. Dodatkowo Kisser sprawdza pozycję kasy i zdobywa trafienie na BlameF i opierze, nie? No ale teraz zobaczmy, Body sobie jedzie i tutaj totalnie niesprawdzona pozycja i Body mógł sobie na pełnych wrotkach wychylić. Dodatkowo musi być odpowiedź zdobyta. Kasa, jak widać, daje fraga, ale BlameF insta wychylenie, insta headshot. Został Fly oraz w sumie tylko Fly, bo Serek dosłownie w sekundę został skasowany. Fly tutaj 1 na 3 tak de facto idzie po cave, ale tutaj już mamy Bodiego, który jak rozpoczął przy B, tak zakończył na A. Teraz Riasz na B, to mi się podoba. O, taka taktyczka wręcz idealna. Zobaczmy, no na razie Fly skasowany, ale kasuje również kasę. Jak widać, swoich przeciwników, 2 trafienia, jeszcze Olimp kasuje Matysa. Przewaga coraz większa po stronie Rebels, 4 na 2 z podłożonym ładunkiem wybuchowym. Że maszyna ruszyła, wystarczyło zraszować ten bombsite B. I od razu przeciwnicy są w szoku, i od razu przeciwnik nie wie, co się dzieje. No, że na Fnatic trzeba grać chyba szybko i z jajem. To jest taka raczej ułożona drużyna, ułożona organizacja od A do Z. Ten powolniejszy styl aż tak dobrze nie działa. Wyjechanie tutaj bandyckie od razu przynosi korzystne efekty. 6-3, więc wraca. Wraca drużyna Rebels do tej rozgrywki e-sportowej. Stópkę, widział stópkę. No, Innocent, trzeba to zrobić. To nawet jak nie Innocent, to Fly. To trafienie przy bombsite B zdobędzie, więc mamy aktualnie 2 na 2. Paka zostanie zaplantowana. No i na 25 sekund do końca Rebelsi mają, wydaje mi się, lekką przewagę w takiej rundzie. Jeszcze teraz jakby ogólnie udało się dupnąć chłopa na szorcie, to już w ogóle byłaby baja i Fly daje to trafienie. Także obudziła nam się bestia, obudził nam się snajper, który w tej rundzie wypracował 3 eliminacje. Od razu widzimy, że Creams absolutnie nie ma zamiaru walczyć. Także 6-4, runda. Ci po prostu czekają na tym środku, ale też teraz nie ma co chyba aż tak ryzykować. No jest jednak co ryzykować, bo udało się zdobyć trafienie, ale w końcu można myśleć nad plantem. No i zobaczmy, co zrobi Fly. Oj, teraz wie mniej więcej Fly, co się dzieje. Mogę dać informację. Chłop tutaj tupie jak słoń, więc powinniśmy wiedzieć, gdzie ten ostatni rywal będzie przygotowany. Także Innocent, gdy tylko ten smoke zniknie, może się lekko zaskoczyć, tak bardziej wpatrzony w tę stronę prawą. A rywal jest po lewej. O, Innocent, Innocent niestety nie tym razem. No i Fly, czy będzie pik? Będzie pik i będzie trafiona eliminacja. Także 7-5 ostatecznie. No ale Kasej nie wzbogaci się, jeżeli chodzi o kwestię eliminacji, bo BlameF już to wszystko rozpoczyna. Pojawia się dojazd bombsite'u B, no i takie wymiany jeden za jeden są całkiem okej dla Rebelsów, bo w sumie z deficytu zawodnika zrobiło nam się nagle 3 versus 3. Dodatkowo podłożony ładunek wybuchowy, także tym bardziej spory plus. Pytanie, czy Kiserek ogarnie, że rywal jest na BS-ie? Tak jest. No i my już dokładnie wiemy nawet, czego się tutaj o
przeciwników spodziewać. Dorzucony smoke, czy jest defuse kit? Jest defuse kit u Flya, także można to rozbrajać na raz. Oj, tylko teraz nie ma, nietrafiony ten nożyk od Crimza. I Fly wygrywa klacza, także Rebels wygrywa pistoletówkę. 6-7. Nicy za chwilę będą chcieli przyspieszyć na Fly. Akurat zemczkóreczką i wow! Ależ przeskanowany teraz ładny rywal. Ale czuta gierki, kasa i dodatkowo krócący bombside B daje eliminację. Olimp lekko poobijany, ale Fly do pomocy jest w razie co, więc trzeba skupić się aktualnie nad bombsite'em A. No i Olimp dokładnie wie, że tutaj może zaryzykować. Jest trafienie jedno, jest trafienie drugie i Fly jeszcze odpowiednio zareagował. Tutaj w ogóle Rebels jeszcze myślały, że jakiś przeciwnik jest przy życiu. Tak widziałem, że Fly był bojowo na... Dobrze. Nocem też on insta refrag. To mi się podoba, taka gra na, typowo na fragi. Strzeleckie jesteśmy chyba trochę mocniejsi. Strzeleckie chyba jesteśmy trochę mocniejsi niż Fnatic, więc można sobie pozwolić na właśnie takie wymiany strzeleckie typowo. 1 na 1. Mój Krim został sam. No dziadek nie może takiego klacza wygrać, nie? No łysy, stary, doświadczony. A ponad 2-0 kaderatio. ADR na poziomie 71. I Fnatic chyba będzie czekało, po prostu. A Rebels też fajnie we dwójkę wcelowali na przecijanych. Może uda się to jakoś wykorzystać. Może uda się akurat zdobyć jakieś multifragi, tylko ze względu na to, że te punkty zdrowia u przeciwników nie wyglądają za dobrze. Pod B jest odcinka jednej pozycji. Spalona druga lokacja. Poszedł flash, no i znajduje nam się teraz na BS-ie drużyna Fnatic. Ale teraz dobrze, kasy, jest trafienie, jest również okazja, żeby próbować kolejnych wymian, ale ostatecznie Kasej będzie musiał walczyć z Afro, który nie bał się zaryzykować. No i aktualnie przy życiu pozostaje tylko Innocent, ale Afro to wszystko kończy. Także 13-8.